Dobra, grajcie chłopaki. Dobrze, dobrze. Spokojnie, bez faulu, bez faulu. To pokażę, jakbyś się cieszył. Jak pokażesz tak super, że się cieszysz, to dostajesz nagrodę bez robienia tych nóżek, bo wiem, że nie umiesz. Ale to musisz się tam przelecieć, wiesz, tak jak piłkarze, piękno mi się cieszą. Piękno mi się cieszą. Tak byś się cieszył? Tak słuchu? Dobra, zawitamy. Mamy mało czasu, wiesz? Dobra, skuta. Ile było? Ile? 30. Wyciągnij i pokaż. Może być? Może być? A twój ulubiony piłkarz w żółto-czerwonej barwach to? Radek David. Super, dobrze. Michał, chodzisz na mecze? No na Koronę nie, ale na stałe mieszkam w okolicach Dortmundu, na Borussię chodzę czasami. O proszę, naprawdę? A nie byłeś nigdy na Koronie? Byłem. Uwaga, czy Korona Kielce kiedyś grała z Borussią Dortmund? Grała i wygrała 4-1. Kto w tym meczu strzelił bramkę z piękną zrzutu wolnego? Ja chyba. Gdzie ja tam? Wiada to jeszcze wtedy na świecie nie było. Nagrywałeś to się ją? Nie nagrywałeś? Naprawdę? Nie. Dobra, dawaj jeszcze raz. Panie i panowie, Katarzyna Góras. Jest tutaj pani Otka Mitwoja? Chyba nie ma. A co byś chciał jej powiedzieć? Że ją bardzo pozdrawiam. Pozdrawiamy również. Jak się nazywa, powiedz jeszcze? Bo wiesz, tam jest Michał się, jak on to nagrywa w internecie, nic nie ginie. Także możesz sobie teraz załatwić na przykład jakąś dobrą ocenę na koniec roku. Powiedz co chcesz, to Korona ma wielką moc. Dana sobota, pozdrawiam bardzo. Jaką byś chciał mieć ocenę? 4. Okej. Będziemy go spytać o piłkarzy. Poproszę Marcina Cebuli, okej? Bo tutaj widzimy, że są fanki. Uwaga, z jakim numerem gra Maria Markowicz? 6. Dobrze. Marcin Cebula? 8. Może nie wiem. Co za fanki? 7. Tak jest, do tyłu. Ej, no to jest, poczekaj, to jest ważna sprawa teraz. Weźmy tłumacz. Kibicujesz Cebuli, jesteś jego wielką fanką, masz jego plakatę nad łóżkiem i nie wiesz, z jakim gra numerem? Bo z przodu go oglądasz tylko, tak? Nie, po prostu do serca. Dobra, to uwaga, jeszcze jedno pytanie dla ciebie. Z jakim numerem odpowiada koleżanka, dobra? Z jakim numerem gra Marcin Cebula? 7. Brawo! Gratulujemy. Zaprezentujemy też nowego reprezentanta Korony Kielce. Kto to taki? I dlaczego go będziemy z nami prezentować, dowiecie się Państwo z filmu. Gratulacje, ogromne zainteresowanie. Prawie 200 osób wystartowało w tym turnieju. Wyłoniliśmy jedną osobę, która będzie nas reprezentowała na arenie Polskiej w oficjalnym turnieju Lotto Ekstraklasy, pierwszym takim w naszym kraju w sporcie. Bartek Dworzak, zapraszamy gorąco. Bartek, powiedz mi, jakie to wrażenie stać tutaj? Myślałeś kiedyś, że będziesz prezentowany w takim miejscu? No, jest to dla mnie szczerze wielki szok i marzyłem zawsze, żeby mógł zostać zawodnikiem eskortowym swojego ulubionego klubu. A zamieniłbyś bycie zawodnikiem eskortowym na bycie takim zawodnikiem normalnym, żebyś tutaj 10 minut później odbierał koszulkę od prezesa i byś mógł występować na boisku, czy wolisz jednak na konsoli? Jeżeli dałyby moje umiejętności możliwość grania profesjonalnie w piłkę nożną, no to na pewno tak. Reprezentant Korony Kielce we sporcie FIFA 17. Życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Teraz od niej przykład do Jacek Kieł. występujący piłkarze w grupie wiosennej sezonu 2016-2017. Panie i panowie, z numerem 9 Dani Avalo. Jedna bramka jak do tej pory. Gorąco wierzymy, że będzie dużo lepiej. Wiemy, że potrafi śpiewać. Oglądaliśmy to na filmach, na tabu ze zgrupowania Korony Kielce. Tak to właśnie, szanowni państwo, wyglądało. Dalej, numer 10 na Białku. Trzy bramki w Lotto Ekstraklasie. 60 meczów w tej drużynie. Kolejny zawodnik, panie i panowie, z numerem 7, Marcin Cebula. Marcin Cebula, szanowni państwo, numer 7, pomocnik. 64 mecze w Ekstraklasie w barwach Korony. I kolejny zawodnik, numer 32, kapitan Korony Kielce, Radek Dejmek. Radek Dejmek, nie dawany urodziny, na obozie taktycznym wszyscy życzyli mu wszystkiego najlepszego. My także dzisiaj składamy najlepsze życzenia z dwa mecze w Ekstraklasie, 6 latach, 32 na żółto-czerwonej koszulce. Kapitan Korony Kielce, Radek Dejmek, duże brawa. Kolejny zawodnik, szanowni państwo, partner z obrony, z numerem 23, 193 cm wzrostu. Jeden z najlepszych obrońców środkowych w Lotto Ekstraklasie. Panie i panowie, Jakub! Na żółto-czerwonej koszulce Jacek Kieł. Szanowni państwo, przed nami zawodnik z numerem 55. Wychowanek Korony Kielce, bo dwa występy w Ekstraklasie. Liczymy na więcej, liczymy, że było co prezentował na obozach przygotowawczych przed tą rundą. Będzie owocowało. Panie i panowie, Jakub Konoszewski! 25, a przed nami zawodnik z numerem 99. 9 meczów w Ekstraklasie. Panie i panowie, powrót do Korony Kielce z wypożyczenia Bartosz Kwiecień. Bartosz Kwiecień, przygotowanie. Mocno przepracowany obóz przygotowawczy. Bartosz Kwiecień, numer 99. Przed nami zawodnik z numerem 6, szanowni państwo, Maria Markowicz! Numer 6, Maria Markowicz, towarzyskim głównego punktu z żółtą czerwonego przedszkola. Tych dzieciaków także podobna fajna, główna przygoda dwóch chwilę czasu ze swoimi limitowami przy takiej publiczności. Panie i panowie, Maria Markowicz, numer 6, a przed nami numer 8 na żółto-czerwonej koszulce, Mateusz Moszczyk. Mateusz Moszczyk, środkowy pomocy, dający oto wszystko, co dzieje się w środku boiska. No to co dzieje się na bramce, a nas wciąż chłodnia uczący się fachu. Leonidom Czernaszenko. Wielka sympatyczny Leonidom Czernaszenko. Panie i panowie, kolejny zawodnik Korony Kielce, numer 17 na żółto-czerwonej koszulce. Panie i panowie, numer 17, 17 meczów, 5 bramek, Michael Polanka! Michael Polanka! Kolejny zawodnik, bramkarz z numerem 30 na bramkarskiej koszulce. Panie i panowie, Michael Peskowicz! Peskowicz, bardzo ogromnie doświadczony zawodnik, 112 występów w polskiej Ekstraklasie. Michał Peskowicz. Przed państwem na oficjalnej prezentacji Korony Kielce przygląda występu 2016-2017. Michał Peskowicz, panie i panowie. Przed nami numer 5, 85 meczów w Ekstraklasie. Siergiej Piwiczuk. Czerwonej koszulce, ogromnie silny, ogromnie szybki, łączny pomocnik Korony Kielce z numerem 5 na żółto-czerwonej koszulce, 7 bramek w Ekstraklasie, 85 meczów w lidze. Siergiej Piwiczuk! Obrońca Bartosz Kwiecień! Z tych osób, które uśmiech nie schodzi z twarzy praktycznie przez cały czas. Odpowiedzialny szatnik przede wszystkim za atmosferę, i za różne gościnki. Bartosz Kwiecień. Szanowni państwo, numer 18 przed nami to młody zawodnik Korony Kielce, jeszcze przed debiutem w Lotto Ekstraklasie, Adrian Muniak. Szanowni państwo, z numerem 11 przed państwem Tomasz Zając. przed nami. Zapraszamy zawodnika z numerem 4. Wypożyczony do kotwicy Kołączyk. Także jeden z młodszych zawodników bardzo mocno naciskających na to, aby awansować do pierwszej drużyny, do pierwszego składu Korony Kielce. Panie i panowie, Maciej Załęcki. Mateusz Moszczyk, sprzętowy Korony Kielce. Marek Konieczny, fizjoterapeuta. Drugi fizjoterapeuta to Paweł Kagowski. Łukasz Stączyk, kierownik drużyny. Michał Dudkiewicz, trener przygotowania fizycznego. Zapraszamy gorąco. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii naszego kraju. Były reprezentant Polski, mistrz Polski, trener piłkarzy Korony Kielce, Zbigniew Grodkiewicz. Także witamy gorąco. Wychowanek Korony Kielce, były kapitan Korony Kielce, Rzeszek wykonał wszystkie absolutnie szczodry. Teraz coraz wyżej, asystent Kamil Kuzera. Drugi trener Korony Kielce, Piotr Tworek. Zapraszamy, szanowni państwo, pierwszego trenera Korony Kielce. Powiedzcie go po raz oficjalny, bo mieliśmy poczytę na meczach. Nie mieliśmy okazji go powitać w taki właśnie sposób. Panie i panowie, trener Korony Kielce, pan Maciej Bartoszek. Maciej Bartoszek, trener Korony Kielce. Odmiennie zaangażowany w wszystko, co dzieje się w drużynie przede wszystkim. Za trenerów, za jego zawodnikami. Maciej Bartoszek, jeszcze raz obracamy. Szanowni Państwo, przyszedł czas na to, aby poznać nowych zawodników Korony Kielce. Panie i panowie, z numerem 16 w Koronie Kielce będzie grał napastnik wypożyczony z Jagiellonii Białystok, 14 meczów widzę, jedna bramka. Były zawodnik m.in. Legii Warszawa, Sandecji Nowy Sącz, Architynia, Kroplego Bogu, 26 lat. Panie i panowie, Maciej Kurski! Maciej Kurski, nowy zawodnik Korony Kielce. Witamy w Koronie Kielce. Tak oficjalnie, żółto-czerwona koszulka. Dziękujemy ogromnie. Kolejny zawodnik, szanowni państwo, będzie występował z numerem 37 na żółto-czerwonej koszulce. Ostatnio zawodnik Koniczanki i Konice, 23 lata. Jakub Konoszewski. Panie panowie, Kuba Konoszewski. Przed Państwem. Środek pomocy. Bardzo dużo działo za sprawą właśnie Kuba Konoszewski. Witamy oficjalnie w Koronie Kielce. Poprosimy Państwa o zdjęcie. Mikołaj Mrozik, witamy w Koronie. Przed nami, szanowni Państwo, zawodnik, który na żółto-czerwonym trygocie będzie numer 14. To wychowany w Koronie Kielce. Ostatnio występujący w Stal Mielec, zaprzyjaźnionej pod wieloma względami z Koroną Kielce. Co więcej, mimo młodego wieku był kapitanem pierwszoligowej Stal Mielec. Panie i panowie, Jakub Czulowski! Jakub Czulowski, ale w taki właśnie sposób wraca do pierwszej drużyny, do drużyny seniorów. Jak sam mówi, to też znakomity przykład na to, że warto czasami zrobić parę kroków wstecz, zostać wypożyczony do ligi niżej, aby później wrócić do Ekstraklasy. Duże wyzwanie przed klubą. Łukasz Obrowski, numer 14, witamy w Koronie. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, kolejny powrót do Korony Kielce. Numer 20 na żółto-czerwonej koszulce. Napastnik 25 występów w klubach Korony Kielce. Później m.in. w Lechu Poznań, Zagłębiu Lublin. Występy w Bundeslidze. Ogromnie doświadczony zawodnik. Panie i Panowie, Ilian Wicański! Dziękujemy. Katarzyna Góras, finalistka tegorocznego programu Voice of Poland w towarzystwie piłkarzy Korony Kielce. Dziękujemy ogromnie. Szanowni Państwo, zanim puścimy piłkarzy do Państwa, zanim będzie... Jak wrażenia po tej prezentacji? Dużo ludzi dzisiaj przyszło do Galerii Korona? No fajnie, pozytywnie, nie? Pozytywnie, bo to pozytywnie też i na zespół wpływa, na... Także fajna sprawa. To cieszy na pewno ta frekwencja. Okrzyki kibiców pomogły i jeszcze bardziej zmotywowały zespół przed sobotnim meczem w Krakowie? Nie, no my wiemy, że oni są z nami, także cieszymy się, że mamy wsparcie kibiców. No my też ze swojej strony też zawsze gdzieś tam staramy się odpowiedzieć, czy też podtrzymywać te dobre relacje. Tutaj dzisiaj było wystawione trofeum za Mistrzostwo Polski. Każdy kibic mógł sobie zrobić zdjęcie, to może w czerwcu na stałe wyląduje w Kielcach. O, górnolotne plany, ale oczywiście dlaczego nie? No, zawsze trzeba myśleć o najwyższych celach. Zawsze powtarzam to swoim piłkarzom, że muszą stawiać sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Niech stawiają sobie nawet i takie cele. Jak najbardziej wszystko jest przed nami, ale również wszystko w naszych głowach, w naszych nogach. Płyta zweryfikuje, jak to będzie wyglądać. Jak odbierasz tą prezentację w porównaniu do tej, która miała miejsce 10 lat temu? Bo chyba byłeś na prezentacji Korony Kielce w 2006 roku. No wtedy tak nie miałem szczęścia, żeby być, bo już przyjechałem to do Kielcach tak po parę kolejkach, już się zaczął sezon. Ale teraz no powiem tak, no jestem bardzo... To, co zobaczyłem, bardzo pozytywne, to, co widziałem dzisiaj, tyle ludzi tutaj w tej arenie, także wszystko wygląda bardzo fajnie. Dużo ludzi chce od Ciebie autografy, wszyscy Cię odbierają jako wielkie wzmocnienie zespołu, lubisz czuć taką pozytywną presję, że ludzie od Ciebie dużo oczekują? No to presję ja już miałem dosyć w moje życie, także wiem, że bez presji to człowiek tylko u siebie w domu może siedzieć, nie? Także cieszę się bardzo z to i oby, żeby wszystko się udało, tak jak my i drużyną też. Czyli tak jak mówiłeś wczoraj na Twitterze, jutro 2 bramki i jesteś gotowy na 100% do gry w lidze. W sobotę 2 bramki. No dlaczego nie? No dlaczego nie? Myślę, że nie ma się po co bać, to tak jak mówię, no. Ja jestem gotowy do gry, drużyną też, także idziemy po zwycięstwo. Bardzo pozytywne, no kibice tego potrzebują, my też, styczności z kibicami też również potrzebujemy. Bardzo fajna impreza. Dzisiaj zaprezentowaliście się w galerii, jak to wyglądało w Twoich poprzednich klubach? Jedną prezentację miałem tylko w Krakowie, ale to było na stadionie, nie mieliśmy tyle styczności z kibicami. Wydaje mi się, że to jest lepiej, bo możemy z nimi nawet porozmawiać. No i po długich wyczekiwaniach w końcu nadchodzi liga. Jesteś w pełni gotowy do sobotniego boju z Wisłą Kraków? Tak, tak, czekaliśmy na tą ligę, pewnie, że jestem gotowy. Zobaczymy, jak trener to ustawi i tylko grać. A wiesz, jaki to jest ważny pojedynek dla kibiców w Kielcach? Zdążyli Ci już o tym powiedzieć? Tak, coś wspominali, ale jeszcze muszę się poduczyć. My hand. Not used to it. It's harder than gym.